Urodziła się około 1869 roku w Olgoście, niedaleko góry Aguiler w prowincji Darfur w Sudanie. Za życia przeżyła trwogę licznych porwań i 10 lat niewolnictwa. Dopiero przywieziona do Włoch przez pewnego dobroczyńcę osiedliła się niedaleko Wenecji. Tak mieszkała w Wenecji razem z konsulem i jego rodziną, a podczas nieobecności konsula pozostawił ją pod opieką sióstr kanuncjanek, gdzie po kilku miesiącach katechumenatu Bakhita przyjęła chrzest, bierzmowanie i pierwszą komunię. Tego dnia była przepełniona tak radością, że nie potrafiła tego wypowiedzieć, ale później wielokrotnie widziano ją, gdzie przy chrzcielnicy, którą całowała i mówiła, że tu stała się córką Boga. Po kilku latach wstąpiła do zgromadzenia sióstr kanuncjanek, gdzie pozostała do końca swojego życia. Matko, matko, pomóż mi, co mam robić? Chciałam być zakonnicą, ale mój kierownik chce, żebym założyła rodzinę. Pomóż mi! Dziecko drogie, piękne nie jest to, co najpiękniejsze, lecz to, co podoba się Bogu. A jeżeli nasz Pan nie chciałby siostry w raju, co siostra zrobiła? Powiedziałabym mu, umieść mnie gdzie chcesz. Kiedy jestem z nim, jest mi dobrze, wszędzie. On jest moim panem, a ja jestem tylko jego biednym stworzeniem. W pokorze i prostocie spędziła resztę swojego życia w klasztorze. Kiedy umierała, zgromadziły się wokół niej wszystkie siostry, przebaczając nad jej śmiercią, ale kiedy ludzie mieszkający w tej miejscowości dowiedzieli się o jej śmierci, przybyli, aby modlić się do niej, za jej wstawiennictwem prosić przychylność niebios.